Wreszcie mamy warunki po to, żeby skutecznie, profesjonalnie i maksymalnie szybko, bo też chodzi tutaj o czas tego leczenia, pomagać ludziom. Więc wreszcie mamy taką bazę, która daje pełne możliwości działania i lekarzom, neurologom, i pielęgniarkom, i rehabilitantom, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to jest zespół lekarzy i zespół medyków. Ja się bardzo cieszę, naprawdę bardzo się cieszę. Przez wiele lat straciłam nadzieję, że to w ogóle się wydarzy, że tak to mówią, za mojej kadencji, za moich czasów. I cieszę się, że to się wydarzyło tak sprawnie, tak szybko i z takim wspaniałym efektem. Mamy nowe aparaty diagnostyczne, z których będziemy korzystać. To też znacznie poprawi naszą pracę. Nie trzeba będzie chorych wysyłać na badania poza obręb miasta. Także zmiana zdecydowanie na lepsze. Satysfakcję czuję i ulgę, bo kosztowało to dużo pracy wiele osób i udało nam się dotrwać do końca z dobrym efektem, także bardzo się cieszymy, że już możemy pracować w tych nowych, wspaniałych warunkach. Jakość opieki na pewno będzie lepsza, bo mamy sprzęt nowy, który bardzo dobrze funkcjonuje. Dużo dodatkowego sprzętu, którego nie mieliśmy do tej pory. Mamy łóżka na całym oddziale sterowane elektrycznie, co bardzo ułatwi pracę przy pacjentach niepełnosprawnych. Posiadamy kardiomonitory, pompy, także w tej chwili już nie musimy się martwić, że nam braknie dla któregoś pacjenta pompy, czy nie będziemy mogli go podłączyć do kardiomonitora. Mamy bardzo dobrze wyposażoną salę fizykoterapii, w której nasi pacjenci mogą się rehabilitować, ale że ci pacjenci mogą korzystać również z wygodnych, przestronnych sal i z własną łazienką na sali, także to jest też na pewno bardzo duży plus. Ja miałam okazję obserwować, jak ten oddział powstawał, ponieważ wtedy, kiedy jeszcze były prowadzone prace remontowo-budowlane, miałam okazję być tutaj, oglądać. Oddział jest naprawdę, po pierwsze, bardzo dobrze wyposażony w nowoczesny sprzęt, a po drugie są tutaj stworzone naprawdę bardzo dobre warunki dla wszystkich obecnych pacjentów i też dla tych, którzy mieliby się stać pacjentami. To na pewno też inna świadomość, że jest oddział, który jest dobrze przygotowany do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki i nieść pomoc osobom potrzebującym. To jest już standard XXI wieku i cieszę się, że oddział po oddziale w szpitalu w Sanoku zmieniają się warunki, zmienia się otoczenie, zmienia się wyposażenie. To na pewno wielka sprawa dla zarówno pracujących tu lekarzy, pielęgniarek, ale też dla całego personelu, ale też i dla pacjentek. I ja się cieszę bardzo, że mogłam mieć udział nie tylko w tej inicjatywie, ale wielu dotyczących szpitala sanockiego.